Hej, ja jestem Sarcza, wy oglądacie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Od ostatniego materiału mamy już tutaj zimę i pomożemy na dobry początek Natty Onai, która czeka na nas w Dolnym Hogsfield. Jest to zadanie dostępne już od paru odcinków tej serii. Natty dowiedziała się, że w Dolnym Hogsfield pewien czarodziej jest nękany przez prawą rękę Rookwooda, Teofila Harlowa. Muszę się z nią tam spotkać, by zbadać tę sprawę. Czyli wątek, który już był poruszony w fabule na temat Harlowa, jest tutaj kontynuowany w tych zadaniach relacji z różnymi postaciami, przede wszystkim z naszymi przyjaciółmi. You are here. Good. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. No to prowadź. My husband. What will I do? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? O kurczę, sprawa jest poważna. He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Zrozumiałe. My możemy zacząć poszukiwać, a lepiej niech pani Joanna Bickle tutaj zostanie. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he... he was convinced that... Czyli niestety mamy potwierdzony motyw Harlowa. Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Where could Archie have gone? If anything happens to him... Mam nadzieję, że przynajmniej jej syna uda się uratować. Mężowi już nikt życia nie zwróci. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. No, tutaj uwaga. Jeszcze zaatakuje nas jakiś pająk. Czy odpuścimy sobie walkę? Może jak odejdę, to nie będziemy musieli walczyć. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. No i miejmy nadzieję, że coś więcej znajdziemy w końcu. Na przykład tu. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. No to do dzieła. Revelio! There! Archie's footprints! He went this way! Spokojnie, Natty. Może jeszcze jakieś wskazówki tutaj znajdziemy, ale rozumiem, że nie. Archie chyba pasjonował się tematyką latania na miotle.
pewnie i rozgrywkami w Quidditcha. Ale faktycznie musimy kontynuować, podążając za tropem. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. To by było zbyt proste. Revelio! Gdyby się okazało, że już tam w kryjówce Archiego znajdziemy. Najważniejsze, żeby teraz znaleźć go żywego. Żeby nic mu się nie stało. Kurczę, nie ma w pobliżu żadnego istotnego punktu. Wolves! Prepare for a fight. Okej. Confringo! Jesteśmy gotowi na walkę, oczywiście. Wyzwanie zaliczone. Jeszcze jeden. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Revelio. Jasna sprawa, lećmy dalej. Nie zgubić tych śladów, to najważniejsze. Oho, torba Archiego. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. No ale to jest też trochę dziwne, gdyby tak uciekał w popłochu, to... To wygląda jakby torbę po prostu ktoś sobie powiesił na gałęzi. Revelio! Archie went this way. W każdym razie ruszamy dalej. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. To mogłaby być trauma, z którą naprawdę mało kto byłby w stanie sobie poradzić. Revelio. Zwłaszcza na krótką metę. Ale cały czas, kurczę, nie widać żadnej lokacji, która mogłaby być godna uwagi. Więc muszą być jeszcze gdzieś dużo dalej. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Niestety, ale to było do przewidzenia. Bądźmy jednak dobrej myśli. A tu co? Mamy Thestrala. O kurcze. Levioso. Zatrzymaj się. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Nie udało mi się tamtego Thestrala złapać. Może tu będziemy mieli więcej szczęścia. Najtrudniej jest złapać, kurczę, tego Thestrala. Jeszcze raz, jeszcze raz. Czemu nie mogę? Leviosa. No kurczę, z takiej odległości to nie dam rady, niestety. Chyba powinienem jednak przerwać łapanie i dopiero wtedy spróbować. No trudno, mamy już jednego Thestrala. Aczkolwiek liczyłem, że uda się tutaj kolejnego złapać. No chyba, że w tym przypadku będziemy mieli więcej szczęścia. I teraz na przykład. Patrzcie, jak to cofnąć? I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. I... Let us keep moving. We must find Archie. Levioso!
Może teraz się kurczę uda, no nie wiem. Dał radę. Revelio. Już myślałem, że jednak trzeba kilkukrotnie wykorzystać ten czar, ale udało się. Tylko trzeba naprawdę wykorzystać każdą sekundę. Levioso. Spróbujmy raz jeszcze. W ostatniej chwili chyba. Dobra, ruszamy dalej. Oho! Mamy towarzystwo. Go lightly. Be as a shadow. Taking in children now, are we? Better not be expected to feed him. It is as I feared. They have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. No cóż, myślę, że może tutaj dojść do walki, że nie musimy tego robić po cichu, ale tego załatwmy. Trificus Totalus. Tamten przyjdzie to sprawdzić. A, tu jest jeszcze jeden. Okej. Expulso! My wand! Levioso! This is a fast way to get yourself killed, you know! Trificus Totalus! Mało brakowało, żeby zaliczyć wyzwanie pojedynku, co? Incendio! Może za chwilę się uda, prędzej. Incendio! Czekamy na Expulso, tak jak wtedy. Wtedy będzie Levioso. Expulso! Levioso! O właśnie. Weźmy teraz kurczę coś stąd. Confringo, Defender, Incendio, Expelliarmus. Jeśli Archie jest tutaj gdzieś przetrzymywany, no to musimy go znaleźć koniecznie. Ale wszystko w swoim czasie, spokojnie. Expelliarmus, Defender. They got what they deserved. No i mamy zaczarowany namiot, okej, jeśli jest zaczarowany, to prawdopodobnie będziemy tam mieli dużo większy obszar. Tutaj łamigłówka Merlina, nie pora teraz na to. Zajrzyjmy zatem tutaj, chociaż kurczę, coś tu jeszcze mamy, chociaż to chyba tylko są akurat... Tak, to kolejne jaja popiełka. Myślałem, że coś bardziej istotnego. Dobra, lećmy, ale obawiam się, że to może być też tutaj większa lokacja. No właśnie, tym bardziej, że oddzielnie ładowana. Proszę. To be so large on the inside, that complicates things a little. Revelio. No i tutaj musi być ich więcej. No, oczywiście. Hush now. Czterech wrogów pokonać przy pomocy Petrificus Totalus. Revelio. Czyli przynajmniej w teorii powinniśmy to zrobić po cichu. Spróbujemy zacząć od tego tutaj. Petrificus Totalus. I od razu do tej zabójczyni. Oczywiście, żeby nie było za łatwo, Archie pewnie jest przetrzymywany gdzieś na końcu drogi. Revelio. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Wow, ale tu jest kurczę cała grupa. Jeszcze zajrzyjmy tutaj na dół, co? Tylko nie wiem, czy jest sens. Mamy zejście. W tym miejscu nie mogę czegoś zabrać? Wydawało mi się, że był jakiś element interaktywny, ale chyba jednak nie. Czyli tutaj dalej nie przejdę, tak czy siak. Mamy tę skrzynkę. Dobre i to. No ale teraz nie pozostaje nic innego, tylko ruszać z powrotem na górę.
jakoś spróbować ich zaskoczyć w taki sposób, żeby się nie zorientowali, że któregoś kumpla eliminuje. Zobaczymy, jak są rozłożeni. Kurde, nie za ciekawie. Katrin Haggerty. Aż to muszę sobie zobaczyć, bo widzę, że będziemy mieli swego rodzaju walkę z bossem tutaj. Był większy pasek widoczny, pasek zdrowia. Gdzie ją mamy? Tutaj. Katrin Haggerty, miejscowa sklepikarka, rozdzielona ze swoim bratem Padraikiem. Wiele lat temu zaczęła zajmować się drobnymi kradzieżami i oszustwami. Dopiero niedawno porzuciła drobne przekręty, by szukać szczęścia wśród popiełków. Nieciekawie. Jak to, kurczę, zrobić? Tam jest jeszcze jeden. Oni mogą mnie z daleka też wypatrzeć. Revelio. No dobra. A i tam jednak tak nie da rady. To jest zbyt duże ryzyko. Powinienem zacząć od tych, którzy są tutaj, ale tamten się już przemieszcza. Właściwy moment będzie. Dobra, słychać Archiego, to najważniejsze. Już ci pomożemy. Patrzcie, jak zadziałało. Kurde, super. Szybko sobie poradziliśmy. Okej, widzę, że Mandragora ma spory zasięg, na szczęście. Nie widzę pojedynkowiczki z wyzwania. Może już ją wcześniej załatwiłem. Jezu, jak poleciał. Pojedynkowiczka musiała być wcześniej. Revelio. Dobra. Już idziemy do Archiego, tylko nie wiem, czy w tej sytuacji, jak go znajdziemy, czy będziemy mogli dalej tutaj się jeszcze rozglądać. A jak się w ogóle tam dostać? Chyba jednak z tamtej strony, słuchajcie. Tak to by wyglądało. Bo tu nie ma przejścia. A tędy już tak. To zobaczmy. Muszą być jakieś schody. A, dobra. Tylko, że właśnie, no to my tutaj wracamy do tego samego punktu, czy w końcu jestem gdzieś indziej? Bo już się troszeczkę zgubiłem. Revelio. No tutaj się nie przedostaniemy, chyba że to zniszczymy. The Pulsar. Nie, czegoś takiego nie da rady zniszczyć. Szukamy, szukamy dalej. Revelio. Nie, tutaj to jest sam początek jednak, kurczę. To niepotrzebnie, aż tutaj zszedłem. Ewidentnie musi być jednak tu zejście. Teraz może prędzej wypatrzymy. Jest zejście. Dobra. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. So glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Aloha, Mora. Damy sobie radę. No, to najważniejsze, że Archie jest cały i zdrowy. Na to liczyłem. Szkoda tylko jego ojca. I'm Uncle Tarlo. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it, but
First, we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Czyli chyba od razu dostaniemy się do Dolnego Hogsfield, prawda? Nie będziemy musieli sami ruszać. Tak, to już tutaj. No ale gdzie jest Archie? On już wszedł do środka? A, tu go mamy. Oh, Archie! You're here! Oh, you're safe! Mother? Oh, mother! Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, mother. Czyli ewidentnie wątek jeszcze będzie kontynuowany. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Poradzimy sobie, spokojnie. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Wątpię, żebyśmy odpuścili. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. To było do przewidzenia, że jeszcze Natty się do nas odezwie, prędzej czy później. No i faktycznie. What do we have here? A demigod. No tutaj pamiętam o tym, że będzie można jeszcze Demimoza zgarnąć, ale co? W końcu Archiego nie widzę. A to jest chyba ich dom. Nagle zniknęli? A w tym miejscu nie mieliśmy poziomu drugiego, a poziom pierwszy. Aloha, Mora. Skoro już jesteśmy, to możemy pokusić się o otwarcie. Troszkę inaczej ten zamek wygląda, mam wrażenie. Tylko oczywiście kwestie kosmetyczne, ale jednak. Bo tak samo się to otwiera. Revelio. Ciekawe, że faktycznie oni tutaj zniknęli. Myślałem, że jeszcze po wszystkim porozmawiamy trochę dłużej. Kolejny niezidentyfikowany przedmiot na plecy. Ja poza nagraniem też zidentyfikowałem jeden przedmiot z poprzedniego odcinka, ale okazało się to coś gorszego i od razu poszło na sprzedaż. W tym przypadku może być troszkę inaczej. Dobra, to tutaj jeśli chodzi o Dolne Hogsfield, to będzie na razie wszystko. How nice to see you, my young friend. Wybierzemy się jeszcze w takim razie w okolice tej misji, którą dopiero co kończyliśmy. Patrząc na mapkę, wydaje mi się, że byliśmy tutaj w tym obozie bandytów i tutaj właśnie obok była łamigłówka Merlina, a przy okazji kolejne tętniące źródło starożytnej magii. Więc trzeba to będzie sprawdzić. A na razie ruszamy na hipogryfie. Idealnie swoją drogą to stworzenie pasuje do tych zimowych klimatów, trzeba przyznać. Who lived here, I wonder? No i co, i tutaj się zatrzymamy. Troszkę wolniej trwa opadanie na ziemię niż kiedy latamy na miotle, ale to jest zrozumiałe, że musi to być trochę mniej zwrotny środek transportu. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. W międzyczasie sobie zerknąłem do inwentarza, że mam już bodajże ponad 80 sztuk tej malwy, więc tych liści malwy mi absolutnie nie zabraknie już chyba. Revelio. Musimy je aktywować oczywiście. A to co? To jest coś nowego, słuchajcie. Depulso. Accio. Ciekawe. Flipendo. O, Flipendo. A, dobra. Nie trzeba przypadkiem tego dopasować? Tych symboli?
Oczywiście, że tak. A to całkiem sprytne. Fajna nowa zagadka, jaką odkryliśmy teraz. I zobaczmy, co dalej. Gdzie jest ta ósemka na przykład? Tutaj. Czyli tak, najpierw ją przestawić. Flipendo. W ten sposób i teraz tutaj. Idealnie. A nie, to jeszcze nie koniec, patrzcie. A, bo to na odwrót musi być. Tu jest kropeczka. To czekajcie, jak to zmienić, żeby pasowało. No rzeczywiście, jest na odwrót. Dobra, i teraz... Żeby dać na bok, to w końcu... Jak powinienem to robić? A, albo jeszcze inaczej. Flipendo! O! Teraz jest na odwrót chyba. Pięknie. Trochę trzeba pokombinować, co? Bo czasem jest to 90 stopni, czasem o 180 stopni przesunięty symbol w stosunku do tego docelowego. Tak jak tutaj, mamy strzałkę po prawej, a tutaj strzałkę na górze. Więc, żeby to zmienić, to... Muszę przesunąć to z tej strony. Flipendo! That's that. Settled. No i wtedy rzeczywiście jest ok. Przy okazji od razu zajmiemy się tą starożytną magią po tej stronie. To tu na górze. Jeszcze sakiewka. O, tym razem dalej. No dobrze, czyli w prawo, ale chyba w lewo też mnie posyłało. Tutaj zabierzmy. Czyli jednak to potrafi być też bardziej oddalone, co? W końcu nie wiem, czy rzeczywiście to było też w lewo, czy jednak tylko bardziej tam. Revelio. A castle must have been quite stately in its time. No i teraz mam pewną zagwozdkę, szczerze mówiąc. A to ciekawe, że tutaj mamy jakąś czaszkę? A, no wchodziliśmy tutaj już. Okej, okay, a jeśli tutaj wrócę, to mi pokaże, w którą stronę się znowu udać? Chyba nie za bardzo. Tak przez chwilkę tylko mamy taką podpowiedź, zdaje się. No wydaje mi się, że w tym kierunku mnie prowadziło. A, faktycznie, coś mamy. I nie wiem, czy też na dole przypadkiem. To były zawsze trzy tętnienia. Tak, tutaj zejdziemy. That wasn't too hard. No, to faktycznie nie było zbyt trudne. Więc poradziliśmy sobie. I teraz tak, wcześniej jak patrzyłem na mapkę, to wiedziałem, że tutaj gdzieś jest stół astronomiczny również. Incendio. Więc moglibyśmy tam również polecieć. Spójrzmy jeszcze tutaj. No bo po tej stronie ten stół astronomiczny był tutaj dopiero. Okej, to jeszcze mamy skarbiec tak naprawdę w najbliższej okolicy. Więc możemy tam się udać. Jednak no, co by nie mówić, można doceniać oczywiście to, jak fajnie wygląda lot na hipogryfie, ale na miotrę jest dużo, dużo szybciej. Więc będziemy zamiennie to pewnie stosować. A tutaj jak się dostać do środka w końcu? Nie od strony tych ruin jakoś? To też tu nie będzie takie chyba łatwe. Coś musimy naprawić, ewidentnie, i to może być wejście do skarbca. No to spróbujmy od razu tutaj się ustawić i zadziałać. Dobrze, mamy zejście. Lumos. Chyba pierwszy raz taka sytuacja. Że przy skarbcu trzeba było coś naprawić. Revelio. Oho.
No i... Aha, bo tutaj też jest. Sprawdźmy tutaj. To mi nic nie da. Tu jest ewidentnie. No dobra. Początkowo myślałem, że może trzeba to zrobić w jakiejś konkretnej kolejności, otwierać te skrytki w tych ścianach, ale wygląda na to, że nie trzeba było tego tak robić. Kolejność nie była istotna. Revelio. Wydaje mi się, czy słyszałem tutaj jakieś stworzenie przed chwilką, ale może niekoniecznie, może to ten zając. No ale to się nie zalicza do stworzeń, które możemy złapać do capsakwy, prawda? Więc ja tutaj udam się w stronę tego stołu astronomicznego. Mam nadzieję, że jest już noc. Że to jest liczone jako nocna pora. A tu jest jeszcze w ogóle jedna skrzynka, słuchajcie. Łatwo przeoczyć, jeśli nie skorzystamy z Revelio. No i mamy sakiewkę. Dobra. To teraz poprosimy dalej. Znowu na miotle. Najwyżej, jeśli to jeszcze nie będzie liczone jako nocna pora, a w nocy trzeba przy tych stołach działać, no to wtedy przeczekamy do nocy odpowiednią opcją na mapie. Zaraz się przekonamy. Jak to? Nie mówcie mi, że zauważyli mnie jakimś cudem. Trochę tak to wygląda, jakby mnie zauważyli. Ale to tam na dole jest, kurczę. Aż niemożliwe, no ale możemy polecieć i ich załatwić. No, chodźcie. Wow. Złap i rzuć rozbrojoną broń, tak? To nie powinno być chyba trudne. Czekajcie, tutaj najpierw. Idealnie. Ojejku, wziąłem kurczę nie to co trzeba. Myślałem, że mam Mandragora, a tutaj eliksir. Zmniejsza czas odnawiania czarów. No dobre i to. Wow, faktycznie szybkie to jest teraz. Całkiem niezła rzecz. Tylko 15 sekund zaledwie to działa. 15 sekund to naprawdę niewiele. Ale zawsze coś. Jeszcze jeden. Myślałem, że poradziłem sobie ze wszystkimi. Dobra, teraz już tak. Revelio. Skrzynka zabrana i mamy aktywność ukończoną. Wybuch. Oho, i tutaj znowu coś mamy. Żeby coś się zamrozić w tym miejscu. No dobrze, może coś z góry zabrać. Tam jest. To od razu też to zrobimy. Tutaj to, sam nie wiem, mamy tę Mandragorę. No ale przynajmniej zacząłem trochę korzystać z tego częściej. Cały czas oczywiście można sobie też te rośliny ulepszać, korzystając z odpowiednich talentów. Dobra, tutaj zostawiamy i teraz. To wystarczyło, żeby się dostać do środka. This looks intriguing. Lumos. No i zgarnąć zawartość skrzyni jakiejś? Revelio. Nie widzę skrzyni jak na razie. A, tu jest jeszcze dalej. Pająki. O, to patrzcie, tutaj trzeba kombinować inaczej. A to już pamiętamy ten motyw. Nie tak. Mamy oznaczone, które przyciągnąć do siebie. Czyli to. Akio. Ale teraz nie wystarczy jednego, prawda? Przyciągnąć. Revelio. Chyba, że mam to zrobić w odpowiedniej kolejności. Tylko, że nic innego mi się tu nie świeci.
Teraz się zastanawiam, czy jednak czegoś więcej nie powinienem zrobić, chyba że w poprzednim pomieszczeniu. Revelio. Ale tutaj też niczego nie mamy. A to dziwne troszkę. Akio. Revelio. A co jeśli chodzi o to, żeby przyciągnąć wszystko inne, tylko nie to? Akio. Nie wiem. Depulso. Tu musimy to zaznaczyć jeszcze raz. Depulso. A to nie mogę tego cofnąć. To niedobrze. Akio. Okej, tu się odblokowało z drugiej strony. Descendo. Flipendo. Akio. Zmieńmy sobie czar. Confringo. Incendio. Może dopiero pokonując kolejnych przeciwników będziemy odblokowywać nowe elementy, Revelio, które możemy przyciągnąć. No ciągle tylko to się świeci, więc sam nie wiem. Akio. Spróbujmy przyciągnąć cokolwiek. Aha, bo patrzcie. To się cofnęło i jeszcze chyba obok mamy symbole, tak. Takie symbole, okej, czyli chodzi o to samo? Zaraz zobaczymy. No, powiedzmy. Czyli to jest pierwsze. Akio. Muszę to w dobrej kolejności w takim razie zrobić. Dobra, to pierwsze. Teraz to drugie. A też nie. Dobra, próbujemy. Nie. Aha, bo tak też. O kurczę. To ja tutaj jeszcze czegoś muszę nie widzieć. Revelio. Bo trzeba to chyba jednak w dobrej kolejności zrobić. Akio. Wszędzie są te same symbole, jak widać. No i co? Dobra, mamy dwa i jeszcze trzecie. Jeszcze. Okej, jestem coraz bliżej. Teraz. Nie, nie tak. A patrzcie, też zadziałało. Czyli kolejność nie jest istotna? A nie, jest jednak istotna, dobra. Kurde. Dało radę. No i to będzie wszystko. Bo tu i tak niczego nie ma. Revelio. Spojrzę sobie jeszcze. No nie, nie mam czego tutaj więcej szukać. Skarbiec jest lokacją ukończoną. No ewentualnie można by się tylko pokusić o to, żeby zawalczyć z tamtym pająkiem pewnie. Akio. No ale to nie ma chyba większego sensu. O proszę, teraz się otworzy i będzie walka. No ale ciekaw jestem, czy w końcu muszę to robić tak na chybił trafił? Czy może jednak jest jakiś klucz za tym, w jakiej kolejności to robić? Na razie trudno powiedzieć, ale dobra, w końcu wyjdźmy stąd. No i ruszajmy teraz do tego stołu. Już powinno być naprawdę wystarczająco późno, żeby to zaliczyć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tutaj na górę szybko. To było tu. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. No kurde, to ma nie być noc, naprawdę. Gdy już zajdzie słońce. Czekamy w takim razie i teraz powinno być ok. No przecież teraz jest dzień, prawda? Co jest grane? Można używać tylko nocą. Jeszcze raz w takim razie. I teraz już naprawdę powinno być dobrze. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. No, i podchodzimy, tak? Ej, co jest grane? A, bo to tutaj trzeba było podejść i dlatego mi się wtedy nie zaliczyło. Spoko. I teraz tak. Tutaj oddalamy czy przybliżamy? Przybliżymy. Coś takiego. Mamy jaszczurkę. No i zadanie zaliczone, czy aktywność zaliczona. No to tak już na koniec. Przenieśmy się jeszcze może do pokoju życzeń.
No i tutaj na szybko sprawdzimy sobie nowe elementy wyposażenia, a także to, co było do zidentyfikowania. A jeśli chodzi o rzeczy, które mogę sobie stąd zabrać, no to już zrobię to poza nagraniem. Czyli tak, tutaj powinniśmy mieć wyposażenie nowe. Spójrzmy najpierw na to. Tego nie mogę użyć. Tutaj za to. To jest coś, co możemy sobie ustawić. Dodatkowo nowy szal. Też na razie niedostępny. Dopiero na 29 poziomie będzie można sprawdzić, ale statystyki gorsze, więc od razu mogę to sprzedać. Okej, 68 obrony. Tutaj 74 nawet. No i jeszcze mamy takie okularki. A tej maski nie miałem do tej pory. Kolejna rzecz, akcesoria na ręce, czyli kolejne rękawice. Chyba też nowe, których nie miałem. I przy tych na razie dostaniemy. No i odzienie. Na 29 poziom i tutaj szkolna kamizelka. Dobra. Poza tym przejdziemy sobie na pewno do kolekcji. W inwentarzu. A, tu mamy te testrale. Do tego jeszcze wyzwania. Mamy walkę. Maska wilka mściciela odblokowana. To od razu też możemy sobie sprawdzić. To będzie to. Coś takiego. W kolekcjach już wszystko. Znaczy w wyzwaniach wszystko, a w kolekcjach wręcz przeciwnie. Tutaj akurat sporo się rzeczy pojawiło. Mamy tutaj zwiększenie obrażeń zadawanych przez bombardę, czyli przez czar, który dopiero jest do nauczenia się. Odblokowane wyczarowania do pokoju życzeń. Ale to musi być gdzieś na dole, czy ja coś pominąłem? Tutaj mamy obrazy z pejzażami do menażerii. Do tego wygląd wyposażenia, czyli będzie opis akurat tej maski mściciela. No i mamy testrala zapewne jeszcze. Oczywiście, że tak. Urzekające skrzydlate konie widoczne tylko dla tych, którzy ujrzeli śmierć. No to jeszcze talenty. Już przed rozpoczęciem nagrywania sprawdzałem sobie, że chciałbym sobie tutaj rozwinąć coś z czarnej magii tym razem. Expelliarmus przeklina przeciwników i przeciwnicy pod wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń. Akurat z Expelliarmus często korzystamy, więc takie ulepszenie będzie pasowało pod mój styl gry. Dziękuję wam w takim razie za oglądanie tego materiału. Jak już mówiłem, ja sobie pozbieram stąd wszystko, jeśli chodzi o nowe rośliny i tak dalej. Ewentualnie zasoby od różnych stworzeń z menażerii. A póki co, to by było na tyle. Cześć!